Kobieta z Alabamy odwiedza Syrię i nawołuje do ataków na USA po powrocie do kraju. Hoda Mutana wyjechała do Syrii w listopadzie zeszłego roku, mówiąc rodzicom, że wyjeżdża na wycieczkę do Atlanty. Używając innego imienia na Twitterze, Mutana nawołuje amerykańskich muzułmanów do terroryzowania wyznawców innych wierzeń. Zatwitowała, mówiąc, że muzułmanie mieszkający w USA powinni wybrać się na polowanie na niewiernych podczas ulicznych parad i wakacji, by móc zabić jak najwięcej z nich. Po powrocie z Syrii, Mutana poślubiła dżihadystę z Australii, który niedługo później został zabity w Jordanie. Ojciec kobiety napisał w internecie, że boi się o swoją rodzinę z uwagi na działania swojej córki. Młodzi ludzie dołączający do ISIS to ostatnio bardzo niepokojący trend. Jak myślicie, co można zrobić, by temu zaprzestać?